NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego jest inicjatorem i głównym partnerem międzynarodowego polsko-ukraińskiego projektu. W jego ramach odbywają się seminaria dotyczące szerokiego zakresu współpracy pomiędzy obu krajami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki i rynku pracy. W dniach 5-9 września po obu stronach granicy odbywa się międzynarodowe seminarium Integracja Europejska – Doświadczenie Polski-Ukrainy. Jednym z jego punktów był udział polskiej delegacji w inauguracji roku akademickiego w Łódzku, który u naszego sąsiada rozpoczyna się miesiąc wcześniej niż w Polsce. W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie imienia Łesi Ukrainki w Łódzku studenci i kadra naukowa przechodzą ulicami Łódzka w towarzystwie orkiestr i przy olbrzymim zainteresowaniu mieszkańców. W tym roku wśród gości była również delegacja lubelskiej Solidarności. W trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego w uznaniu dotychczasowych zasług dla Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Łesi Ukrainki przewodniczący zarządu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król został uhonorowany najwyższym odznaczeniem tego uniwersytetu.